matko jedyna wygląda. Dobry dzień dobry, ja was dzisiaj zapraszam na dzień ze mną. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family. Zrobiłam sobie właśnie kawę. Przed nami szalony dzień, ponieważ czeka mnie sesja zdjęciowa. Szok. Już od czasu, jak spotykałam się z moim Krzysiem, który był moim fotografem, i wtedy bawiłam się w modelkę, nic takiego nie miało miejsca, więc będzie mega przygoda. Trochę się stresuję, stresuję się nie samą sesją, bo zdjęcia spoko, tylko stresuję się makijażem, ponieważ wiem, że czasami bywa tak, że no moja twarz nie jest łatwa do pomalowania, więc pokażę wam, jak ten makijaż będzie wyglądał. I ostatecznie mamy godzinę 8 rano, będę wyjeżdżała z domu gdzieś koło 12, więc mam trochę czasu i będę nakładała sobie samoopalacz kolejny raz. I ostatnio moim ukochanym samoopalaczem jest tutaj Dax. I on jest naprawdę świetny, to jest pianka, nie zostawia smug, no po prostu giga turbo czad. Ale wiadomo, że zanim damy samoopalacz, trzeba zrobić peeling i dobrze skórę nawilżyć, bo samoopalacze, nieważne jaki, zawsze skórę będzie wysuszał. I tutaj mam ostatnie odkrycie w ogóle, Eveline Microbiome Protection, regenerujący balsam do ciała i on jest naprawdę super. Dogrywam kadr w całkowicie inny dzień, bo stwierdziłam, że muszę wam coś więcej powiedzieć na temat tego balsamu, co widać po mojej jakże pięknej piżamce. Tak, jest z samego rana, ja sobie zaraz założę tylko ręcznik na głowę, żeby mi doschły te włosy i wam pokażę. Dobra, no ale gadanie gadaniem, a czas przejść do praktyki i pokażę wam, jak to faktycznie wygląda. Balsam to idealny balsam na jesień. On zawiera tutaj u siebie probiotyki i czekajcie, prebiotyki. Wiecie, to działa jak osłona jelitek przed antybiotykiem, no nie? Więc tutaj mamy osłonę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Naprawdę, ja miałam mega suchą skórę. I to, wiecie, wzięłam ten balsam pierwszy, lepszy, bo widziałam, że jest regenerujący, wiecie, na czerwono tutaj jakiś krzyżyk, więc stwierdziłam, że tak, to będzie idealne dla mojej aktualnie totalnie przesuszonej skóry. Że jak wychodziłam spod prysznica, to ja nawet czułam, że mi po prostu na piszczelkach skóra się ciągnie. Wiecie, takie nieprzyjemne uczucie. Po nałożeniu tego balsamu na noc następnego dnia całkowicie inaczej ta skóra się zachowuje, inne jest totalnie uczucie. Krem dla wrażliwców, dla suchliwców, dla mnie. Intensywna regeneracja, natychmiastowe ukojenie, ujędrnienie i sprężystość, wygładzenie, redukcja uczucia szorstkości, ochrona przed działaniem wolnych rodników, równowaga naturalnego mikrobiomu. I powiem wam, że sprawdza się, naprawdę ta skóra jest bardziej jakby natłuszczona, przyjemna w dotyku, nie ma tego uczucia ciągnięcia, takiej suchości. To naprawdę byłam w szoku, bo i to uczucie się długo utrzymuje. Balsam się wchłonie, a uczucie na skórze dalej zostaje i on świetnie uzupełnia samoopalacz, bo naprawdę bardzo intensywnie regeneruje tą skórę. A jeżeli chodzi o dłonie, to mam rewelacyjny krem. Ja już miałam kilka innych z tej serii, ale ten pachnie po prostu bosko. Ja jesienią szczególnie mam krem w każdej torebce. Wiecie, bo zapominam je przekładać. Więc sobie wrzucam do torebki, a i tak niejednokrotnie idąc gdzieś zapominam kremu i właśnie jego dorwałam w Rossmanie, gdy sobie kremu zapomniałam. I on jest po prostu mega cudowny, bardzo szybko się wchłania, ręce są super nawilżone, delikatne, takie mięciutkie i przede wszystkim pięknie pachnie. No nic, tylko rączki całować. No, to skoro kwestie na szybkości pielęgnacji trzech kosmetyków, które używam bardzo często, mamy z głowy, to lecimy dalej. No co, ja idę się przebrać, właściwie rozebrać i nakładam samoopalacz. Trzymajcie kciuki. W ogóle, miśki, to nas odwiedza jakiś niedźwiedź. Zobaczcie. Niedźwiedź. Okej, moje nogi wyglądają na ten moment w ten sposób. Mhm. No to przecież to,
to jest psiusz, który musi być. O, widzicie? To jest taka pianka. Gira na stół i jedziemy. Ten samopalacz naprawdę nie robi jakiś smug i plam. Po godzinie, no ja go zawsze daję dłużej, ale daje taki efekt. I potem zmywamy, żeby nie było tego zapachu na skórze. Mi ten zapach generalnie nie przeszkadza, ale mój Krzyś go nie cierpi i wiem, że niektóre osoby też mogą go nie lubić, więc zawsze jak gdzieś idę, no to nie będę komuś, wiecie, wciskała, że musi niuchać mój samopalacz, no nie? Więc przyszła nam turbo paczka! Mamy aktualnie, w ogóle patrzcie jak ja wyglądam, nie? Bo przyjechał kurier, a ja byłam w tych swoich, tej swojej takiej tunice i musiałam przyodziać spodnie mojego męża. Ale przyszła nam paczka, ponieważ w ostatnim czasie zamontowaliśmy płytę indukcyjną. I na tą płytę indukcyjną nie wszystkie garnki działają. To muszą być specjalne garnki, żeby były w stanie grzać. Okazało się, że nie mamy ani jednej patelni, działają nam dwa garnki, co jest generalnie za mało, bo te garnki i tak już są takie... no, właśnie. I dotarło nam wyposażenie naszej kuchni. I wyposażenie naszej kuchni w całości jest ze Zwigera, ponieważ dobre garnki gwarantują też to, że jeszcze szybciej na indukcji będzie się gotować i tak dalej, także czekajcie na film, który będzie dotyczył wyposażenia naszej kuchni, no a potem testu tych garnków, także będzie czad. Co tam przyniosłaś znowu? Jakiś paragon? Okej, ale się jaram. Ogromne pudło, powiem wam, ogromne pudło. A druga rzecz, która nam przyszła, to jest pojemnik, wiecie, zapasowy do Mami Bota. I test Mami Bota jest na kanale głównym. Naprawdę, ja sobie i Alita nie wyobrażamy życia bez Mami Bota, tak? O, tu są moje leginsy, właśnie znalazłam, super. Idę chociaż w części zmontować film, a potem się zabieram za ogarnianie, czyli muszę umyć włosy. I tak się pracuje z Alitosem. Dalia sobie śpi, bo ona ma... No, na nią trzeba pracować, to jest kierownik. A Alita... Zamiast mi nie pomagasz, a przeszkadzasz, no. Zemburu. No, a jeszcze odnośnie, jak już tak opowiadam o wszystkim, to odnośnie fotela, ponieważ pojawiło się sporo pytań. Linki do fotela macie w opisie filmu, tak? Wszystkie rzeczy dotychczas to pokazywałam. A to będzie taki film, że przy okazji pokażę wam parę rzeczy. Jest taki złośnik. To jest Diablo, po prostu. No. No co? O, a w ogóle, a propos fotela, to wam pokażę teraz różnicę, jaka była Alita, jak ją przywieźliśmy, bo składaliśmy ten fotel, a jaka jest teraz, bo ostatnio próbowała mi wleźć na, wiecie, na kolana, a akurat fajnie jest zrobić takie porównania, więc zobaczcie sami. Alito sobie znalazła zabawkę. Masz zabawkę? Twoja kura. Zabieram się za malowanie. Okej, ja już jestem ogarnięta, jestem w samochodzie, także jadę szybko, żeby się przypadkiem nie spóźnić. Widzimy się już na miejscu. Ja już dojechałam, zaparkowałam, bluzka mi się podgięła. Teraz szukam adresu, żeby sobie tam, wiecie, wbić to w GPS-a i tam dotrzeć. Dobra, idziemy szukać. Może znajdę, mam nadzieję, w miarę szybko. Country.
dzień dobry, witam Was w kolejny dzień. Ja dzisiaj właśnie teraz jadę do Future Clinic na zabieg radiofrekwencji, który już miałam poprzednio dwa tygodnie temu robiony, bo trzeba go powtarzać. Krzyś jest w pracy, a ja sobie dotarłam do Future Clinic. Także dzisiaj będziemy robić radiofrekwencję, może uda mi się coś nagrać, to Wam pokażę. A, i będę umawiała się na botoks, ponieważ robiłam już jakieś około pół roku temu, więc czas, żeby zrobić go drugi raz i będę miała dla Was takie stuprocentowe podsumowanie, ile to się trzyma, jak schodzi, jak to wygląda. Także specjalnie czekałam z tym filmem tak długo, żeby powiedzieć Wam absolutnie wszystko na temat właśnie tego botoksu. Czy to będzie boleć? Nic nie boli. Powiedziała tak. A daje efekt. Proszę. Matko jedyna, wygląda ona. Pobiłaś mnie. Nie, jestem bardzo grzeczna. Ej, już jesteśmy generalnie chyba po. Taki zabieg robimy raz na dwa tygodnie. Trzeba go powtarzać, żeby on dał super efekt. I ma być skóra nawilżona, wiecie, taka ujędrniona. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie wygląda strasznie. Okay. Na razie przyjemnie. I nic nie czuć. W ogóle, pomimo tego, że to makabrycznie wygląda, to nic nie czuć. A zobaczymy, jaka będzie buzia. Jestem strasznie ciekawa. Dobra, stoję w korku, także skoro widzieliście już, jak to wyglądało poprzednim razem, to teraz jak to wygląda tym razem, zobaczymy. Zgasło mi, fantastycznie. Potem mamy plany, chcieliśmy zerknąć, zobaczyć na drzwi, bo chcielibyśmy zamówić, a podpis jest dość czerwonym, jak widzieliście zresztą. Także zobaczymy, czy uda mi się trochę podmalować, czy w ogóle mogę zaraz po zabiegu się trochę ogarnąć, bo trochę będzie niezła faza, jak w takiej facjacie pójdę sobie na zakupy, no nie? Także trzymajcie kciuki, żeby tym razem było jakby lżej i żebym mogła się chociaż trochę pomalować, sobie w piątek 13 ludzi nie straszyć, nie? No, także ja jadę i zgłaszam się już z Future. A ty ten wymieniasz? W sensie tej gły, czy je czyścisz? Tak, końcówka jest wymienna, sterylna, jednorazowa. No bo ja słyszałam, że to nie koleżanka mówiła, że normalnie, że to czyszczą, że jakby nie wymieniają tego. Ale to wiesz, to jest masakra, no bo to wchodzi jakby nie było w skórę. No, naruszamy ciągłość skóry, jest to niedopuszczalne. A tego nie jesteś w stanie wyczyścić w 100%? Nie możesz na tego czyścić, więc nie zdezynfekujesz tego, nie możesz tego do autoklawu, bo to jest plastik. Otoczka kartridża. Masakra. Chodzi o to. Można się pomalować 20 minut po zabiegu. Że nie będę straszyć. No, ja już jestem po. Krzyś poszedł po coś do jedzenia, do Kauflandu. Jakiegoś kabanosika albo coś w ten deseń. I kupić mi gąbkę do makijażu, bo potrzebuję nałożyć jakiś makijaż na tą twarz, bo chcemy iść zobaczyć za drzwiami. I tutaj rodzi się problem, ponieważ drzwi miałam napisane na takiej kartce w takim zeszycie i ja go z domu nie wzięłam, ale jeszcze tego nie powiedziałam mojemu mężowi, bo na razie jedziemy zobaczyć, czy w ogóle jakieś drzwi by nas interesowały. Tak to sobie mu wytłumaczę. No. Korzystając z okazji, przeglądam sobie Instagramy i wiecie, takie tam... Mąż wrócił z żarełkiem i gąbką! Jaką ładną mi, kochanie, gąbkę kupiłeś! Jesteś super, wiesz? Mam nową gąbkę. Dotarliśmy i teraz pomalowałam się. I trzymamy kciuki, żebyśmy znaleźli w końcu drzwi. Do drzwi. Strasznie jest słaby ten. Nie, tutaj taki. Jest jeszcze mniejszy wybór, bo nam się nic nie podoba niż w tej Castoramie.
No i to tyle, jeżeli chodzi o ten vlog. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Ja się z Wami żegnam, przygotowałam dla Was dwa filmy, no i zapraszam do subskrypcji. Pa! No i kto tu przyladł?